strasznie laguje. To tylko u ciebie. Strasznie was. Co jest to u Mateusza? Tak, tak. U ciebie już okej z tym przyciskiem? Zaraz. Jeszcze raz spróbuję. Słyszycie mnie w ogóle? Bo teraz strasznie tak, mi tutaj haczy. Tak, teraz słyszymy. Przed chwilą było słabo. No dobra, to szeruję. Już? No. Dobrze. Możemy. Zobacz, czy tam będzie się działo. Dobrze. Odświeżam sobie. Odświeżam fanpage. Jesteśmy. Widać ciebie. Widać mnie. Super. Dobrze, więc jesteśmy online. Dwóch widzów, trzech. Czyli działa. Fajnie. Powoli witamy wszystkich. Jesteśmy przed czasem, jeszcze 3 minuty, więc spokojnie możemy się rozgrzewać. Mateusz, ciebie słychać? Halo, halo. Jesteś, dobrze. No. Dobrze. O, dostałem informację od Marysi, że działa. Cześć Marysia, pozdrawiam cię w ogóle bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy troszkę wcześniej, ale za chwilę będziemy startować już tak konkretnie. Ja dzisiaj znowu na zewnątrz. Pogoda na to pozwala. Cześć Kamil, dzień dobry. No my nie mamy tego luksusu, my musimy siedzieć w biurze, Łukasz. Ach. No cóż. No logo robi robotę. Nie logo. Nie logo, tylko tło robi robotę, więc tak jest prawie jak w studio. Ja mam wieczną przerwę. Tak. Sygnał testowy. Słuchajcie, tak postaramy się wystartować o 19, bo czekajmy jeszcze na wszystkich. Nie chcemy zaczynać wcześniej. Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć kilka takich technicznych rzeczy, że tydzień temu mieliśmy średnio ponad 100 widzów jakby w jednym momencie. Cześć Oliwia. A w piku było 110. Łącznie obejrzało film tak dłużej. Nasz webinar live obejrzało ponad 200 osób, więc bardzo się cieszymy, że zanotowaliśmy tak fajny start. Szczególnie, że odbyło się wszystko bez problemów technicznych. Przynajmniej problemów technicznych takich podczas tego live'a. Bo to, ile tam mieliśmy różnych testów i dziwnych stresów, to nasze. Dzisiaj też mieliśmy jakieś problemy. Okazało się, że Zoom jest takim kapryśnym narzędziem i trzeba dużo różnych dziwnych sztuczek, ażeby się udało. Jak chłopaki się czujecie? W porządku. Dobrze. Zarośnięty. Właśnie, to już niedługo. To już tylko do poniedziałku. Do poniedziałku. No. Mnie, słuchajcie, czeka ślub mojej siostry za tydzień w sobotę, w związku z czym udaję się do zakładu
barberskiego. Chcę jak się dopchasz. No właśnie, cały czas jest aplikacja ta do rezerwacji online jest jakby wyłączona, zablokowana. Cześć Renata, cześć Adam. Także tutaj jeszcze próbuję. Na desktopie, na Moment albo na Booksy. No i oni mają jakiś Moment chyba, Moment to się nazywało, ta aplikacja. Dobrze, słuchajcie, będziemy powoli zaczynali. Jest 19, nie będę przeciągał, bo przeciąganie startu jest taką domeną moją, jeśli chodzi o środę, która odbywa się w Centrum Kreatywności Targowa. Tam jakby cały czas mamy jakieś drobne problemy, a to z projektorem, a to z dźwiękiem. Tym razem jest wszystko dobrze. Chcę Was wszystkich przywitać. Bardzo serdecznie. Cieszę się, że widzimy się znów, że widzimy się tydzień po tygodniu. Cieszę się, że jesteście już z nami. To kogo witam? Bo witam po pierwsze Was tutaj wszystkich. Takim starym, dobrym zwyczajem. Po pierwsze, no dobrze, to może najpierw tak. Ja się przedstawię kulturalnie. Nazywam się Łukasz Kępiński, zarządzam agencją Tears of Joy. Mam też przyjemność być pomysłodawcą i współorganizatorem wraz z moim wspaniałym zespołem Środy. Hashtag Dzień Bloga, wydarzenia dla twórców internetowych, ale jak się okazało, po prostu dla wszystkich, którzy w internecie tworzą, czyli także dla marketerów. Jesteśmy po to, żeby co tydzień, a w takich czasach normalnych, które mam nadzieję już niedługo znów zawitają, czyli co miesiąc, co półtora, organizować wydarzenie, na którym dowiecie się, jak tworzyć treści, jak robić zdjęcia, jak pisać teksty, jak optymalizować strony. Dzisiaj właśnie będzie trochę bardziej o tym. Chciałbym podziękować naszym partnerom, którzy jakby teraz do końca nam partnerować nie mogą, ale bardzo ich wspieramy i pamiętamy o nich, czyli Browar. Możecie sami im podziękować i browarowi, kupując jego piwo gdzieś tam w sklepie, jeśli znajdziecie piwo z etykietą Palatum. Dziękuję też Radio SK. Co jeszcze? Takim tradycyjnym zwyczajem zawsze na sali proszę Was, żebyście się przywitali z osobą po lewej stronie, po prawej, są z tyłu i z przodu, żeby tak się trochę znetworkingować. Tutaj może się uda. Przywitajcie się, słuchajcie, w komentarzach. Zachęcam Was. Cześć. A to z tej strony. Cześć. Czołem, witam Was wszystkich, śmiało się tam witajcie, śmiało się komunikujcie ze sobą w komentarzach, to jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz, takim naszym dobrym zwyczajem jest to, że przy organizowaniu środy, teraz jeśli chodzi o to, żeby uczestniczyć w środzie, głównie tej takiej na żywo, ale też online'owej, przygotowujemy wejściówki, które są płatne, natomiast cały przychód z tych wejściówek jest przekazywany na fundację, którą wspieramy. Wspieramy różne fundacje, różne inicjatywy, co wydarzenie jest inne. Tym razem założyliśmy skarbonkę na Się Pomaga, pomagamy Hani, która ma bardzo taką niefajną i rzadką chorobę. Chcemy jej pomóc w terapii genowej. Dlatego już wrzucamy link do tej skarbonki. Będę naprawdę mega wdzięczny, jeśli ktokolwiek z Was, a najlepiej wszyscy, wpłacą niewiele, ale coś. Tydzień temu zebraliśmy ponad 450 zł. Mam nadzieję, że ten wynik na pewno się zwiększy i może uda nam się przebić tysiaka. To byłoby super. Także link jest, słuchajcie, w komentarzu, klikajcie, wpłacajcie po piątaku, po dychaczu, będziemy super wdzięczni. Lećcie też potem do lodówki po jakiś zimny napój, bo za sekundkę zaczynamy. Dzisiaj gościmy bardzo skromnych, ale bardzo mądrych ludzi, słuchajcie, z specjalistów od SEO. Mamy dzisiaj Pawła Gontarka i Mateusza Malinowskiego. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć, cześć, cześć. O czym będziecie mówić, tak w skrócie powiedzcie teraz? Może zacznę. O tym, jak można zrobić SEO na własną rękę i na co zwrócić uwagę. Także taki mini poradnik oparty na praktyce, więc mam nadzieję, że będzie przystępnie i fajnie. Super, cieszę się bardzo. No to chyba co, jeszcze sprawdzę na mojej takiej checkliście, czy ja powiedziałem o wszystkim.
jak się nazywam, powiedziałem, partnerom podziękowałem, przywitaliśmy się, przywitajcie się jeszcze tam, śmiało się witajcie. A, bardzo ważna rzecz, słuchajcie, tutaj jest mega dużo wiedzy i grzechem byłoby, żeby z tej wiedzy nie skorzystali ci, którzy jej potrzebują, dlatego będę wdzięczny ja, ale także i widzowie. I pewnie ci, którzy tej wiedzy potrzebują, będą wam wdzięczni, jeśli do tej wiedzy dotrą. Dlatego udostępniajcie ten webinar, udostępniajcie u siebie w swoich feedach, udostępniajcie na grupach, jeśli możecie. Każde udostępnienie będzie dla nas super. Za każde udostępnienie bardzo, bardzo dziękujemy. To będę o tym przypominał. Jeśli wam się podoba, dajcie też rekomendacje na naszej środzie. W ogóle dziękuję wam, bo już 2000 osób śledzi nasz fanpage, więc bardzo nam miło, że mamy taką wielką społeczność. Klikajcie na się pomagam, będę ten link tam co pewien czas wrzucał. A tymczasem słuchajcie, zaczynamy. Scena jest wasza. W takim razie ja przejmuję jako pierwszy. Już sekundę. Dajcie znać tylko, czy mnie słychać. Halo, słychać, nie? Tak. Dobra. Sekundę. No i dobra. Okej. Okay. Jako CEO-wcy pracujemy nad tym, żeby nasza strona była widoczna w wynikach organicznych, zwanych również naturalnymi, czyli tymi, które nie obejmują wyników płatnych. I odpowiadając na pytanie, dlaczego organik jest ważny, bo większość kliknięć w Google trafia właśnie do naturalnych wyników wyszukiwania, a nie do reklamowych. Jak wykazało badanie przeprowadzone przez założyciela Sistrixa, na miliardzie kliknięć w niemieckim Google w ciągu roku, ponad 93% z nich trafiło właśnie do naturalnych wyników, a niecałe do adsów. No i wynikało to między innymi z faktu, że na frace długogonowe często nie wyświetlają się reklamy. Jakie są jeszcze różnice między SEO-adsami? Przede wszystkim organik daje stały ruch. Nawet w momencie przerwania kampanii SEO strona dalej będzie wyświetlała się w wynikach wyszukiwania. Jednak na jak długo, ze względu na chociażby zmieniające się algorytmy, nikt tego nie wie na pewno. Adsy dają natomiast efekt natychmiastowy, gdzie w przypadku SEO jest to długotrwała współpraca czy praca nad stroną, rozbudowa jej jest tutaj tak na dobrą sprawę kluczem do sukcesu w postaci ruchu. Dodatkowo dobrze zrobione SEO jest zazwyczaj tańsze, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu. Ponadto SEO jest mniej precyzyjne niż adsy, ale dzięki temu może ściągnąć również ruch z dodatkowych fraz, dodatkowych zapytań, i ma też mniejsze ograniczenia, na przykład wynikające z reklamowanych branż. Kiedy zdecydujemy się już na oczywisty wybór, jakim jest SEO, jakim jest pozycjonowanie, obieramy również cel, czyli chcemy znaleźć się wysoko w wynikach wyszukiwania, w tych wynikach organicznych. Co więc musimy zrobić, żeby pozycjonować naszą stronę? Punktem wyjściowym jest niejako wejście w buty klientów i zadanie sobie pytania, czego szukają. Jest to punkt wyjściowy do tego, żeby wybrać odpowiednie frazy kluczowe. Frazy kluczowe, czyli słowa lub hasła, na które chcemy się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Ich researchowi należy poświęcić sporo czasu, sporo uwagi, tak żeby wybrać te dopasowane do naszego biznesu, do naszych użytkowników czy do naszych czytelników. Musimy być precyzyjni, bo nie ma sensu pozycjonować się na frazy związane z pozycjonować naszego sklepu na samochody, skoro oferujemy tylko opony. To tak w dużym uproszczeniu. Skąd brać frazy kluczowe? Przede wszystkim musimy przejrzeć naszą ofertę, nasz sklep, i zastanowić się, czy grupy produktowe, takie jak sukienki, można jeszcze dodatkowo podzielić. Czy nasi potencjalni klienci szukają tylko sukienek, czy może sukienek w konkretnych kolorach, stylu, na konkretną okazję, czy w określonym rozmiarze. I tu z pomocą może przyjść nam konkurencja. Oczywiście szukamy takiej konkurencji, która ma rozbudowane menu i sporo kategorii,
sporo artykułów, a następnie sprawdzamy ich przy użyciu narzędzi, takich jak chociażby Synuto, które daje nam informacje, na ile fraz jest dany serwis widoczny w wynikach wyszukiwania. Dobra analiza oczywiście wymaga głębszego wejścia w szczegóły, natomiast już taka wstępna analiza pokazuje nam, daje nam obraz potrzebny do pierwszej selekcji. Na tym etapie już widzimy, że sklepy konkurencyjne postanowiły stworzyć dodatkowe kategorie i rozbić bluzki czy sukienki, te związane z okazjami, krojami, porami roku i innymi. No i to już jest jasny sygnał do tego, że skoro działanie powiela się w kilku sklepach, no to warto je rozważyć również u nas. Chcąc wyprzedzić konkurencję, warto swoje pomysły sprawdzić przy użyciu narzędzi dających informacje, które frazy są najczęściej wpisywane przez użytkowników. Takim narzędziem może być chociażby Keyword Planner od Google, który służy do planowania słów pod kampanię adsową. Jednak część potencjałów może być tutaj ukryta, w związku z czym warto też dywersyfikować te narzędzia, korzystamy jeszcze również z bazy słów kluczowych w Synuto. Ponadto w Keyword Plannerze, jeśli w danym momencie równocześnie nie wydajemy pieniędzy na kampanię reklamową, no to te dane odnośnie średnich miesięcznych liczb wyszukań nie będą tak dokładne, jak te widoczne na slajdzie. Ale tutaj z pomocą przychodzi nam darmowe narzędzie, w większości darmowe, a konkretnie polecane przez nas Uberseberst. Pokazuje średni wolumen miesięcznych zapytań dla danej frazy, pokazuje nam frazy powiązane, rozbudowane frazy, bazując na tym, co wpisaliśmy, pokazuje nam też rozłożenie potencjału na poszczególne miesiące. Ma też kilka jeszcze dodatkowych ścieżek, jak chociażby Content Ideas, które warto również sobie przejrzeć. Research słów kluczowych jest mega ważny. Dzięki niemu tak na dobrą sprawę będziemy mieli podstawy do rozbudowy strony, rozbudowy bloga czy rozbudowy sklepu. I dzięki takiej analizie mamy szansę wyprzedzić konkurencję i dopasować stronę do potrzeb potencjalnych klientów czy potencjalnych czytelników, pojawiać się na więcej haseł w wyszukiwarce i docelowo sprzedawać więcej niż konkurencja. Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły i przykład. To jest sukienka. I co ważne, jest ich wiele typów. Ważne pod kątem SEO, bo to stwarza nam bardzo dużą szansę. Użytkowniczki szukają tej części garderoby na wiele sposobów, w zależności od przeznaczenia, kroju, materiału i innych. Dzięki temu możemy rozsmarować architekturę informacji i stworzyć nowe kategorie i dopasować się do ich potrzeb. Do każdej z kategorii przypisujemy dedykowane frazy ze swoim potencjałem, a co za tym idzie, zwiększamy szanse na dodatkowe tysiące kliknięć, których wcześniej byśmy nie mieli, mając jedynie ogólną kategorię z sukienkami. Jednak, co istotne, tu myślenie musimy nastawić na klientów i to, w jaki sposób oni będą wyszukiwali danych grup produktowych czy danych zagadnień. Czyli nawet jeśli producent czy produkt profesjonalnie będzie nazwany butami hikingowymi, to warto je również sprzedawać jako buty trekkingowe czy buty w góry, bo to te frazy mogą być są częściej wyszukiwane. Idąc tym tropem, optymalizując sklep odzieżowy, rozbudowaliśmy architekturę informacji z 20 do 120 kategorii, czyli skatalogowaliśmy produkty już obecne w sklepie na 100 dodatkowych sposobów. Nie wymagało to, co ważne do zaznaczenia, nie wymagało to dodatkowego zatowarowania sklepu. Jednak oczywiście sama rozbudowa o nowe kategorie nie przyniesie nam cudownego efektu i z dnia na dzień nie będziemy mieli 10 razy większego ruchu. Mając frazy kluczowe, musimy coś z nimi zrobić i pewne elementy na każdej podstronie pod ich kątem uporządkować. Gdzie ją umieszczać, żeby Google mógł je
żeby Google mógł odpowiednio zrozumieć naszą ofertę. Zaczynamy od tagu title i description, które widoczne są w wynikach wyszukiwania, nie są widoczne bezpośrednio po wejściu już na stronę. Szczególnie tag title jest tutaj bardzo ważny z punktu widzenia pozycjonowania. Jest to jeden z tych miejsc na każdej podstronie, które jest takim game changerem. Jeśli dobrze go uzupełnimy, to może to przynieść bardzo fajne efekty. I w jego przypadku dobrze jest zacząć frazą kluczową, czyli na przykład jeśli mamy kategorię z sukienkami weselnymi, no to tag title brzmi wtedy sukienki na wesele, myślnik, sklep.pl. Kolejny element to opisy kategorii. Na każdej, zazwyczaj na kategoriach, które rekomendujemy do stworzenia, rekomendujemy również dodanie tam opisów z użyciem fraz kluczowych. Teksty tego typu nie powinny być za krótkie, czyli tekst, powiedzmy, na 3000 znaków. Pozwala nam w naturalny sposób użyć frazy kluczowej i 10 razy. Natomiast te wartości, czyli 3000 znaków i wysycenie 10-krotne frazą kluczową, jest to wartość wyjściowa i należy obydwa te elementy dopasować do branży i zagadnienia. Ponadto opis należy rozdzielić śród tytułami i oznaczyć je nagłówkami H2 lub H3. Mogą być też dalsze, natomiast zazwyczaj wystarczą nam te dwa. Dodatkowo nagłówek H1, jeden z najważniejszych elementów do pozycjonowania obok tagu title. Powinien być tylko jeden na stronie, zazwyczaj, i znakować tytuł kategorii, co jakby podkreśla też wagę użytej w nim frazy kluczowej. Zoptymalizowanie tych opisów, nagłówków oraz tagów title i description jest na dobrą sprawę najbardziej opłacalnym działaniem SEO, które każdy może zrobić we własnym zakresie, niezależnie czy prowadzi sklep, czy prowadzi bloga, czy stronę z usługami. Wspomniałem wcześniej właśnie o sklepie odzieżowym, w którym dodaliśmy 100 nowych kategorii. Opisy kategorii są już uzupełnione, zajęło nam to ponad pół roku, ale mamy je dokładnie już w takiej formie, w jakiej chcieliśmy. Systematycznie były dodawane, co też będzie zaraz widoczne na następnym slajdzie. Natomiast jeśli chodzi o efekty i to, co nam przyniosło, to w ciągu nieco ponad roku współpracy ponad 4 razy więcej fraz w top 3, prawie 4 razy więcej fraz w top 10 i prawie 3 razy więcej fraz w top 50. Oczywiście ta widoczność, te frazy przełożyły się też na ruch. Różnica w nim jest widoczna i porównując styczeń rok do roku, czyli tutaj jeszcze przed tym okresem pandemii, mamy ponad 120% więcej sesji i ponad 100% więcej przychodu. Idąc dalej, stwierdziliśmy, że przecież ubrania kupuje się oczami i chcieliśmy wykorzystać to pod kątem SEO. Ten element jest często pomijany przez sprzedawców, a może stanowić źródło tak na dobrą sprawę wartościowego i fajnego ruchu. Jak to zrobić? Google nie jest w stanie sam odczytać zawartości grafiki, w związku z tym należy uzupełnić opis alternatywny grafik oznaczony w kodzie jako alt. Pozwala to wyszukiwarce na wybieranie zdjęć do panelu grafiki w wynikach wyszukiwania do Google Grafiki. Dobrze, jeśli ten opis, który uzupełniamy, będzie jak najwięcej mówiący. Jeśli wydaje się Wam, że to jest po prostu kurtka, to warto też dodać jej kolor, to, że ma kaptur, to, że jest pakowana i wiele innych elementów, bo w ten sposób może być później znaleziona przez potencjalnych klientów. I w przypadku prowadzonego sklepu, dzięki automatycznemu zaciąganiu opisów alt, bo tych produktów było zbyt dużo, żebyśmy to wszystko ręcznie robili, w ciągu 3 miesięcy z Google Grafiki udało nam się zdobyć dodatkowe 16 tysięcy kliknięć. Polecam to monitorować. Google Search Console, Paweł później będzie trochę więcej mówił o ciekawych analizach, które możecie zrobić przy użyciu tego narzędzia. Możecie tutaj też sobie zobaczyć właśnie przez jakie frazy chociażby właśnie z Google Grafiki
użytkownicy trafili na stronę i tutaj też możecie znaleźć jakieś dodatkowe inspiracje na rozbudowę sklepu. Mateusz, pozwól, że ci przerwę. Chciałbym przywitać pozostałych dochodzących do nas widzów, bo już przekroczyliśmy, już nas ogląda ponad 100 osób. Witam wszystkich. Dzisiaj rozmawiamy o SEO. O SEO, jak zrobić SEO własnymi zasobami. Kilka bardzo ważnych porad, które na pewno pozwolą Wam być bardziej widocznym w Google. Też dla ludzi, którzy nas teraz zaczęli oglądać, będzie nam miło, jeśli udostępnicie nas na swoich feedach, jeśli udostępnicie nas gdzieś na swoich grupach. Także będzie nam miło, jeśli wpłacicie jakiś skromny datek do skarbonki na się pomaga. Założyliśmy taką własną skarbonkę, link jest w komentarzu. Już mamy ponad 50 zł wpłaconych od początku naszej tego webinaru. Dziękuję, Mateusz, wracamy do Ciebie. Okej. Dobry moment, bo mamy taki trochę zaczepny slajd pod kątem nazwy naszego wydarzenia. Moja ulubiona część, blog, przeżytek czy klucz do sukcesu. Slajd sugeruje trochę już odpowiedź, ale dlaczego tak uważam? Blog daje nam dodatkowe możliwości na więcej ruchu w wynikach wyszukiwania, szczególnie długoogonowych, z mniejszym potencjałem, dla których nie ma miejsca w architekturze sprzedażowej. Szczególnie tyczy się e-commerce'ów i stron firmowych, usługowych. Za blogiem idzie oczywiście ruch, za tą dodatkową widocznością idzie ruch. Jak to wygląda u naszych klientów? W przypadku klienta A 11 tysięcy kliknięć, 380 tysięcy wyświetleń w ciągu 3 miesięcy, z czego blog zgarnął 41% wyświetleń i aż 66% kliknięć. Co też daje nam wniosek, że na frazy długoogonowe łatwiej jest nam wejść w topy i mogą przynieść znacznie więcej ruchu, niż to wynika z ich potencjału wyświetlanego przez narzędzia typu WordPanel. Zazwyczaj frazy, które są kierowane na bloga, mają miesięczny potencjał rzędu 10 wyszukań. Natomiast tak jak widać, to potrafi przynieść znacznie większy wolumen ruchu. No i drugi przykład, drugi klient. Tu jest już trochę większy ruch w ciągu 3 miesięcy, 36 tysięcy kliknięć, 890 tysięcy wyświetleń, z czego 35-36% to właśnie blog. Jednak co mogą nam zaoferować te liczby? Przede wszystkim możemy się pokazać w roli eksperta, pokazać klientowi, że znamy się na tym, co sprzedajemy, że chcemy się z nim podzielić tą wiedzą, żeby mógł dokonać świadomego wyboru. Dodatkowo, po drugie, możemy zarekomendować konkretne rozwiązania prowadzące do dodatkowej sprzedaży. Rankingi, poradniki, inspiracje, tak jak robią to sklepy ze sprzętem RTV i AGD, czy porównywarki ubezpieczeń, to przynosi naprawdę fajne konwersje i to jest sprawdzone rozwiązanie, które warto sobie wdrożyć. Po trzecie, możemy przekierować ruch z bloga do usług lub sklepu przy użyciu wyrazistych call to action. Po czwarte, Google też promuje treści mające na celu pomóc użytkownikowi w dokonaniu wyboru poprzez tak zwane direct answer, czyli bezpośrednią odpowiedź w wynikach wyszukiwania. Obecnie, jeśli uda nam się uzyskać takiego direct boxa, musimy liczyć się z tym, że utracimy wynik organiczny, czyli znikniemy z tego listingu organicznego. Natomiast w mojej ocenie i tak warto się o direct boxa nadal postarać, bo CTR w ich przypadku będzie znacznie wyższy. Jak to wygląda w praktyce? Jasna, uproszczona informacja wyciągnięta z artykułu blogowego informująca, jaki obiektyw do Canona, czy jaki jest dobry podkład do cery mieszanej, subiektywny ranking lokówek czy suszarek, albo po prostu odpowiedź na pytanie wyjaśniające, czym jest dany produkt, dany przedmiot czy zagadnienie. Najczęściej spotykanymi formami direct answer są właśnie definicje, odpowiedzi na pytania, listy, tabele i rankingi. Tak jak wspomniałem, w tym momencie znikamy z tych wyników organicznych, jeśli pojawiamy się w direct boxie. Jeszcze do niedawna mogliśmy zajmować 2 miejsca i co ciekawe, nie trzeba było być na pierwszym miejscu na dane zapytanie, żeby się w tym direct boxie pokazać. Gdzie szukać inspiracji na tego typu treści?
Możemy zacząć oczywiście zadając proste pytania w wyszukiwarce, natomiast niekoniecznie musi to oznaczać, że będziemy zmuszeni do pisania artykułów, czym są spodnie. Tu z pomocą mogą przyjść nam narzędzia. My w agencji oczywiście korzystamy z kilku różnych, w tym płatnych, natomiast mamy tutaj tipa w postaci Answer the Public, które w znacznej mierze jest też narzędziem darmowym. Poznanie języka na polski i pisaniu zagadnienia pokaże nam, jak wokół danego zagadnienia pytania skonstruowali użytkownicy. Bardzo przydatne narzędzie, szczególnie przy planach kontentowych, chociaż niestety w mojej ocenie grafika w postaci tego pana została już zmieniona. No i piąty argument za blogiem, dla mnie jako dla SEO-owca kluczowy, to rozbudowa linkowania wewnętrznego i jedna z najsilniejszych broni pod kątem pozycjonowania. Przykładowo my jako fabryka marketingu pozycjonujemy się na frazę dom mediowy, w związku z tym zamieszczamy ją w artykule blogowym i podlinkowujemy stronę, która chcemy, żeby wyświetlała się na to hasło w wynikach wyszukiwania. Czyli niejako takim wskazujemy tym linkiem, która strona jest najważniejsza pod kątem tej frazy kluczowej, tego hasła czy tego zagadnienia. Co ważne, w artykule nie musi być tylko jeden link, może być ich więcej, może być ich 10, to nadal będzie ok. Oczywiście byle nie za dużo i byle by utrzymać kontekst i nie robić tego automatycznie, jak jedna z porównywarek, która w treści mówi o wartej uwagi Słowenii i w tym kontekście to nie oznacza jednego z brandów ubezpieczycieli. Będąc przy tekstach, warto pamiętać też o ich urozmaiceniu poprzez elementy graficzne, zdjęcia, infografiki, elementy wideo, które pozwolą nam na przykucie uwagi użytkownika, wyróżnienie się w tłumie i przykucie też jego uwagi, wydłużenie jego czasu przebywania na stronie. Przykładowo wraz z klientem zrobiliśmy poradnik, jak rozplątać łańcuszek. Artykuł zoptymalizowany pod taką frazę oczywiście, zawierał ją w treści, zawierał ją wśród tytułach. Ponadto nagrany został krótki, dwuminutowy filmik, jedno ujęcie o tym właśnie, jak rozpuszczać łańcuszek i umieszczony został na YouTubie, a następnie zaciągnięty do artykułu. Co ciekawe, zaangażowanie użytkowników na artykule z materiałem wideo już po 2 tygodniach było ponadprzeciętne. Widać to w średnim czasie sesji i dobrym wskaźniku liczby stron na sesję. Plus dzięki takiemu zabiegowi zajęliśmy 2 miejsca w wynikach wyszukiwania, bo poza 4. miejscem organicznym jesteśmy pierwsi na karuzeli z YouTube'a. I warto odnotowania jest również to, że po kilku miesiącach, około pół roku, artykuł zebrał 1,6 tysiąca kliknięć i w tym samym czasie film na YouTubie był obejrzany praktycznie 3 razy tyle. Podsumowując, 3 rzeczy, które możesz zrobić samemu, wybrać słowa kluczowe w celu rozbudowania strony, zoptymalizować pod nie opisy i nagłówki oraz prowadzić bloga i linkować do najważniejszych kategorii przez frazy kluczowe. Dzięki. Paweł, teraz przepraszam. Tak? Łukasz też tak? Okay. Tak. Bo teraz co? Za chwilę Paweł, tak? Przejmuję stery. To zanim Paweł przejmę stery, ja tak. Po pierwsze, witam kolejnych nowych dochodzących widzów. Miło Was nie widzieć, ale trochę widzieć. Pamiętam po tych cyferkach zmieniających się w ekranie. Też dziękuję bardzo tym, którzy wpłacili kolejne pieniądze. Przypominam, jakby za każde nasze wydarzenie to okazja do wsparcia czy fundacji, czy jakiejś fajnej inicjatywy. Tym razem wspieramy terapię genową Hani. Wpłacajcie pieniądze, link jest w komentarzu przypięty. Mamy kolejne wpłaty, dziękuję. To też, słuchajcie, jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że zadawajcie nam pytania. Zadawajcie pytania w komentarzu, śmiało. Będzie Paweł z Mateuszem odpowiadał. Obiecali mi, że na wszystkie.
Także jeżeli macie pytania o SEO, to śmiało, jeśli o nie SEO, no to niech się z tym mierzą. Teraz Paweł, jeszcze chciałbym też pozdrowić, słuchajcie, taką stałą obywalczynię środy Ewę i życzyć jej dużo zdrowia. Dziękuję. No dobra, to ja dziękuję, Łukasz, a to teraz ja. Okej. Okay. Dobrze, to Mateusz opowiedział Wam troszeczkę na temat optymalizacji nagłówków, słów kluczowych, jak je dobierać, co z nimi zrobić, gdzie wstawić, co z tego może wynikać, czy mamy ruch z grafiki i tak dalej. Natomiast ja troszeczkę od drugiej strony, ile to czasu zajmuje, co można z tym zrobić, jakiś link building do tego wykonać, czy warto robić social media. No i na koniec, tak jak Mateusz wspomniał, troszeczkę o Google Search Console, co tam można wyczytać. Dobrze. Jeżeli chodzi o czas w SEO to jest pojęcie, można powiedzieć, dość trudne do określenia, ze względu na to, że tego czasu zawsze w SEO potrzeba bardzo, bardzo dużo na wypozycjonowanie różnych rzeczy. I jeżeli podejdziemy do tego, że SEO to nie jest jednak piekarnia, czyli musimy wykazać się cierpliwością, musimy się zmierzyć z technicznymi aspektami danej strony. Nigdy nie ma nic za darmo, nawet jeżeli sami siedzicie i sami dłubiecie coś przy waszej stronie, no to spędzacie przy niej 1, 2, 3 godziny. Jeżeli policzycie, że spędzacie przykładowo 10 czy 20 godzin przy swojej stronie, przy swojej witrynie miesięcznie, i policzycie, że taka godzina kosztuje 100, no to w tym momencie wydajecie 1000 czy 2000 złotych wirtualnie pieniędzy. To jest wasz czas, tak, który zarabiacie wirtualnie, optymalizując waszą stronę. A przy okazji uczycie się waszej strony i zdobywacie doświadczenie, szukacie różnego rodzaju rozwiązań, czyli uczycie się technikali. Okej, okay, no dobrze, to w takim bądź razie czy, kiedy i dlaczego, czyli czy będę wysoko, kiedy będę wysoko, a dlaczego mnie tam nie ma. No jeżeli sami zauważyliście, to 4 maja była aktualizacja algorytmu Google'a, więc na pytanie dlaczego mnie tam nie ma, to trzeba byłoby zadać pytanie Google'owi i powiedzieć dlaczego mnie wymiotła, a konkurencja jest wysoko, bo akurat tak wyszło. Natomiast kiedy i czy będę wysoko, no to zależy już od przyjętej strategii. I jeżeli spojrzeć na przykład na takie opracowanie firmy Senuto, oni na podstawie swojej bazy wykonali taką drobną pracę i sprawdzili, ile trzeba czekać na efekty pozycjonowania, żeby znaleźć się w tym top 10, tak? Nie mówię o top 3, ale o top 10. No i otrzymali taki wynik, który wskazuje, że na przykład jeżeli chodzi o branżę styl i moda, to jeżeli już zacząłeś pozycjonować kiedyś i potrzebujesz wejść do top 10, to średnio, statystycznie, potrzebujecie 158 dni na to, żeby znaleźć się w top 10. 158 dni, to zobaczcie, to jest pół roku, czyli jeżeli dziś wystartujecie z jakimiś frazami, które są gdzieś tak w okolicach top 20, top 30 i chcecie wejść do top 10, to mniej więcej pół roku potrzebujecie, żeby tam się wbić. To wynika ze względu na konkurencję, na skomplikowaną frazę, czy ewentualnie na budżet, jakim dysponujecie. Tak? Jeżeli robicie to sami, no to ten czas może być relatywnie dłuższy. Natomiast jeżeli się zastanowicie nad tym faktem, że nad czymś takim, że w topach macie samych dużych graczy, tak, no to w tym momencie poszukajcie słów kluczowych, które są niszowe, które są długoogonowe i tam waszej konkurencji nie ma i tam możecie sobie wjechać szybciutko i jak gdyby tym SEO zarządzać w taki sposób, że szybciej wam się ta inwestycja zwróci. No mniej więcej jednak trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o frazy mało popularne, niszowe, no to około 3 miesięcy trzeba poczekać. W przypadku grubych fraz i trudnych, no to niestety około roku czasu, może czasem nawet dłużej, zwłaszcza jeżeli na po drodze napotkamy jakąś aktualizację algorytmu Google. Okej. Tutaj taki przykład, który wykonywaliśmy w fabryce, ale na mojej stronie.
Zaczęliśmy się pozycjonować lokalnie na frazę pozycjonowanie stron Kraków i zaczęliśmy to start był w sierpniu 2018 roku. No i top 10 było w listopadzie 2018 roku, top 5 pod koniec listopada 2018 roku, a top 3, czyli pod mapkami znalazłem się w 2019 roku, czyli mniej więcej sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, czyli 7 miesięcy, zobaczcie, walki, żeby na frazę pozycjonowanie stron Kraków znaleźć się w top 3, ale to jest pod mapkami. Dlatego pod mapkami, ponieważ nie mam tam biura, natomiast specjalnie spreparowana strona i przygotowana do tego strona i wypozycjonowana, to jestem pod mapkami. Czyli zobaczcie, 7 miesięcy, co mnie to kosztowało? Napisanie tekstu? Wykonanie landinga po mojej stronie, czyli powiedzmy 3-4 godziny działań, plus ewentualnie link building i linkowanie wewnętrzne, o którym Mateusz powiedział. Jeżeli sobie wejdziecie na mój portal, to bądź dowolny inny, jeżeli znajdziecie, zjedziecie sobie do stopki, to tam różnego rodzaju testy zawsze SEO-wcy przeprowadzają, bądź jakieś dane można znaleźć, w jaki sposób ktoś wykonuje linkowanie wewnętrzne. Czyli jeżeli chcecie poszukać jakichś ciekawych rozwiązań, to oprócz menu, które jest u góry i zawsze jest ciekawe pod kątem doboru słów kluczowych, to pamiętajcie, że na dole w stopce z reguły SEO-wcy ukrywają różne fajne, ciekawe rzeczy i ciekawe testy, więc tam można zawsze dużo rzeczy znaleźć. Okej. Jeżeli chodzi o zmierzenie się z generykami, to generyki to są na przykład frazy typu sok, kawa, herbata, pielucha, pampers, lampy. Oczywiście są klienci, którzy na takie generyki chcą być wysoko, chcą być w pierwszej dziesiątce czy w pierwszej trójce ze względów wizerunkowych, czy też chociażby nawet ze względu na konwersję, ale to tam jest nikła. Natomiast no, jeżeli chcecie być pierwsi na frazę lampy, to zastanówcie się, czy warto, ponieważ lampy macie ścienne, uliczne, naftowe i nie znacie intencji użytkownika, który takie słowo kluczowe wpisuje, w związku z tym na początku nie warto się pozycjonować na takie słowo kluczowe. Innym przykładem jest fraza sok. Sok jaki? No, może być pomarańczowy, może być karmelowy do kawy, bądź każdy inny. Natomiast oczywiście ze względów wizerunkowych być może będziecie chcieli na taką frazę być wysoko, natomiast nie ma to sensu. Tutaj jednak pokazuje, że przez okres około 12 miesięcy no, udało się tę frazę wyciągnąć. Tutaj jak widzicie różnego rodzaju przebudowy, testy, nie testy powodowały, że no, z tej pierwszej dwudziestki w lipcu 2019 roku ten generyk spadł tak poza top 90, natomiast później poprzez różnego rodzaju takie zęby, czyli kanibalizację, udało się wyciągnąć to do góry. Okej, okay. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję treści, produkcję kontentu i wpisy blogowe, o których Mateusz bardzo dużo dzisiaj powiedział, to jaki jest ich czas życia? Jeżeli chodzi o social media, no to tutaj uczulam, jeżeli piszecie artykuł blogowy i prowadzicie bloga bez względu na to, czy to jest strona z usługami, czy strona e-commerce'owa, zawsze warto te artykuły blogowe wrzucić na fanpage, wrzucić na Twittera, wrzucić na LinkedIna, czyli w przypadku LinkedIna to sekcja usługowa, i lekko podpromować. I ten czas, kiedy ten artykuł blogowy żyje w takim social media, to jest mniej więcej od kilku dni, czasem nawet do około 2 miesięcy, można powiedzieć. Natomiast później ta faza jak gdyby publikacji, promocji spada dość szybko, no bo z jednej strony ten artykuł blogowy rozchodzi się organicznie, a po kilku dniach zawsze przeważnie włączacie lekką promocję za 50 czy za 100 zł i podpromujecie, żeby mieć większe zasięgi. Natomiast w międzyczasie po 2-3 miesiącach artykuł blogowy zaczyna pracować w organiku i to jest ta niebieska linia, mam nadzieję, że to jest niebieska. I jak widzicie, dopiero po 3, 4, 5, a czasem nawet 7 miesiącach ten artykuł blogowy zaczyna pracować. I nawet jeżeli zerkniecie sobie do Google Search Console, to możecie się denerwować przez pierwsze 2 miesiące, że ten artykuł blogowy gdzieś tam się pojawia na jakichś dalszych pozycjach i można powiedzieć w cudzysłowie nie żyje. Cierpliwie poczekajcie, budujcie do niego linki, linkowanie wewnętrzne, on wypłynie, natomiast no, na to trzeba poczekać, tak jak tutaj pokazuję, od 6 do 7 miesięcy, żeby ten artykuł zaczął wyjeżdżać.
warto takie wpisy blogowe, warto takie artykuły blogowe podpromować w social media. My to robimy dla siebie, jak w fabryce marketingu i jest to dość mocno wykorzystywane u klientów, którzy takie artykuły blogowe chcą u siebie zamieszczać. OK. To jeżeli chodzi, mówiłem o promocji i o link buildingu, to skąd takie linki pozyskiwać? Jeżeli chodzi o przykład podziału linków, na które można sobie wymyślać, to oczywiście umiejscowienie ze względu na skrypt, to jest lewa strona, przynajmniej po mojej stronie, czyli może to być Drupal, WordPress, żebym nie powiedział WhitePress, WordPress, Blogspot, Joomla czy inne skrypty. Oczywiście jeżeli budujecie jakieś zaplecza, budujecie jakieś strony, no to oczywiście WordPress będzie pewnie królował ze względu na dużą statystykę wykorzystywania w sieci, bodajże 63 czy 65% to są WordPress. Z drugiej strony to, co jest bardzo istotne, to sposób pozycjonowania, czyli sposób zakotwiczenia, czyli anchor, to jest ta środkowa kolumna. Możecie pozycjonować się na jakimś blogu bądź przykładowo przychodzicie do fabryki marketingu i mówicie, hej fabryko, chciałbym umieścić u Was swój artykuł sponsorowany z linkiem do siebie. No i możecie wybrać sobie, że na przykład możecie się podpromować na frazę kredyty hipoteczne. No abstrahując od tego, że jest to oczywiście niezgodne z wytycznymi Google'a, w ogóle pozycjonowanie jest niezgodne, ale my to robimy, to w tym momencie możecie sobie wykorzystywać takie słowa kluczowe, no bo na frazę jak gdyby kredyty hipoteczne chcecie być pierwsi, jak gdyby pod tym słowem będziecie chcieli mieć link. No to jest ok, to jest jeden ze sposobów. Drugim sposobem to jest brand, czyli nazwa firmy bądź nazwa domeny, czyli możecie się pozycjonować na przykład fabryka marketingu bądź fabrykamarketingu.pl, tak? Wszystko jest dozwolone. Można powiedzieć najbardziej bezpieczne i najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o budowanie również wizerunku i samego siebie. Następnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zakotwiczenie, to są przyciski czy też wezwania do działania, tak? Hej, zobacz, tutaj znalazłem fajny artykuł i pod frazą tutaj macie link do własnej strony, kliknij, wejdź, skocz, zajrzyj, jest to jak najbardziej naturalne i do wykorzystania. Następna rzecz i sposób zakotwiczenia to jest adres URL. To jest najczęściej w ten sposób najczęściej polecacie serwis, czy to w mailu, czy to na stronach internetowych, czy nawet w social media. URL też jest jak najbardziej najczęściej wykorzystywaną opcją, jeżeli chodzi o sposób pozycjonowania. Następna rzecz jest to mix, czyli brand plus nazwa, czyli na przykład pozycjonowanie w fabryce marketingu albo skuteczne pozycjonowanie w fabryce marketingu. No i ostatnia rzecz jest to zbliżona część zdania ze słowem, czyli na przykład jak się pozycjonować, jeżeli nie wiesz, zajrzyj na bloga fabrykamarketingu.pl i całe to zdanie możecie podlinkować. Jest to również bardzo ciekawy sposób pozycjonowania, mało wykorzystywany w Polsce, dość mocno wykorzystywany za granicą. Jeżeli chodzi o następny sposób podziału linków, to atrybuty, czyli te kolorowe rzeczy, zielone, czerwone i dwie, powiedzmy, takie szarawe. Jeżeli chodzi o SEO-owców, no to najprościej i najlepiej jest pozyskiwać linki dofollow, czyli te na zielono. Dlaczego? Dlatego, że linki dofollow przenoszą moc SEO, czyli jeżeli z witryny A prowadzi link do witryny B, no to w tym momencie Google podbija rankingi tej strony B. W przypadku, kiedy zastosujemy link nofollow, no to tutaj oczywiście nie da się za wiele wypozycjonować, ponieważ wskazujemy Google'owi informacje, żeby nie pozycjonował za pomocą tego linku. Natomiast z racji tego, że wszystkie social media i większość for zaczyna dbać o SEO, natomiast social media dbają o SEO od dawna, to tam wszystkie linki są nofollow. Google nie jest w stanie rozpoznać, czy w social media link został umieszczony celowo, czy też nie, w związku z tym tam z defaultu jest nofollow i on bardziej traktuje to poprzez budowę zaufania do brandu niż poprzez SEO. I dwa ostatnie atrybuty, czyli sponsored i user content generated. Ten ostatni jest wykorzystywany już do oznaczania komentarzy.
Natomiast sponsored Google stoi na stanowisku, że artykuły, gdzie kupujemy, gdzie artykuł sponsorowany, wykupiony na przykład na TVN-ie, na Onecie czy na Interi, będzie oznaczony atrybutem sponsored. Informujemy Google'a wprost, żeby w cudzysłowie olał taki link, ponieważ tam nie będzie SEO. Natomiast z racji tego, że budujemy brand, to tak czy inaczej te linki będziemy, ten typ linków będziemy wykorzystywać. I następny podział, tematyka, czyli najchętniej wykonywana, to jest tematyka 1:1, czyli ja mam bloga o SEO, fabryka ma bloga o SEO i na przykład ja zamieszczam artykuł z linkiem do fabryki marketingu, czyli jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o zbliżoność, no to na przykład jest blog też fabryki marketingu, jest portal w ogóle o marketingu, tak, i jak gdyby ta branża jest zbliżona i taki link można wykorzystać, ewentualnie ktoś buduje domy i na Muratorze też jak najbardziej jest to tematyka zbliżona, chociaż można powiedzieć, że 1:1, ale wykorzystywana. Tematyka różna z tematycznym postem, czyli na przykład idziecie na forum polki.pl, gdzie toczą się dyskusje o wszystkim i o niczym i gdzieś tam wybucha dyskusja na temat jakiejś marki odzieżowej i nagle pojawiają się linki, więc w tym momencie jest to też wykorzystywane. No i to my taka totalnie z trzech kropek, z takim uśmieszkiem, to oznacza, że macie na przykład forum, załóżmy pornograficzne, na którym pokazują się linki do waszego klienta. Na seks turystykę można się umówić na dowolnym forum, w związku z tym niby tematyka jest rozbieżna, ale jednak działa, więc Google jest w stanie kontekst wyłapać, więc to niekoniecznie musi zaszkodzić, natomiast takich tematyk z reguły się unika. I ostatni sposób podziału linków to są śródtekstowe, profile, czyli fora, graficzne i banerki, sygnatury z for, napy, czyli do pozycjonowania lokalnego i portale ogłoszeniowe, ale o tym za chwilę opowiem. Ok. Wykorzystuję przerwę. Dobra. Wykorzystuję przerwę, żeby podziękować kolejnym nowym widzom. Zbieramy pytania na końcową sekcję Q&A. Widzę, że już niektóre będą bardzo ciekawe, także czekam, żeby je zadać. Co więcej, dziękuję kolejnym wpłacającym. To jest właśnie fajne, o, na przykład, że, znaczy smuci mnie to, że ci, którzy wpłacili pieniądze, pozostają anonimowymi pomagaczowi, bo robią dużo dobrego, a pozostają anonimowi, więc wszystkim anonimom dziękuję. Dziękuję też Dominice i dziękuję też Ani Maluje, która też bardzo często nas odwiedza, bardzo nam miło. Ania, dziękujemy. Może to jest właśnie taki pomysł, żebyście wpłacając, podawajcie swoje nazwy swoich blogów, podawajcie nazwy swoich kont na Instagramie. Taki, zróbmy z tego też taki pomocowy networking, co? A teraz Paweł dalej. No właśnie, to ja teraz nawiążę do tego link buildingu. Skoro wpłacacie i sponsorujecie coś, no to na przykład logotypy o współpracy i banery doskonałe do akcji promocyjnych, czyli przeskoczę kilka punktów niżej. Ale to, co możecie wykorzystywać, jeżeli chodzi o promocję swojego serwisu pod kątem budowy, pozyskiwania linków. Czyli na przykład takie akcje jak dzisiaj, wpłacacie i zostawiacie link do siebie, ewentualnie jeżeli na przykład zasponsorujecie jakąś akcję dobroczynną, wpłacacie pieniądze na schronisko, czy zasponsorujecie kredki do szkoły, no to na przykład szkoła się wami pochwali, że taka i taka firma no, zasponsorowała kredki, bardzo dziękujemy. No i widzicie, że jest podziękowanie, ale nie ma linka. No to tak jak żebrzecie w cudzysłowie pozytywnie oczywiście o lajki na Facebooku, no to żebro link, tak? Czyli słuchajcie, kochana szkoło, fajnie, ale gdybyście mogli zostawić link aktywny. Tutaj od razu powiem, że oczywiście z punktu widzenia SEO najlepiej jakby był dofollow, natomiast nie ma to znaczenia, budując linki pozyskuje się linki i dofollow i nofollow, więc ważne, żeby ten link był aktywny. Nie bójcie się w ten sposób pozyskiwać linki. Innym ciekawym przykładem dla sklepów e-commerce'owych, jeżeli obsługujecie kartę dużej rodziny, mówię chyba na każdym szkoleniu, na każdym wystąpieniu, zapiszcie się do karty dużej rodziny i tam będziecie, dołączycie do wielu firm, które jakby wspierają rodziny 3+, z dziećmi 3+, bądź więcej.
I co to daje? To daje to, że będziecie tam w bazie i możecie rozesłać informacyjnie do samorządów lokalnych bądź jakichś wojewódzkich tego typu instytucji informacje. Hej, my jesteśmy w karcie dużej rodziny, dajemy opust 3%. Gdybyście mogli umieścić informacje o tej promocji czy też o tym, o tej zniżce u siebie na stronie wraz z linkiem. Działa? Działa. Oczywiście możecie powiedzieć, że to jakoś tam nie współgra z waszą świadomością i z waszymi wytycznymi życiowymi, natomiast nie bójcie się takich rzeczy, to po prostu ma was budować. Natomiast wracając do początku, skąd brać odnośniki? Fora do marketingu szeptanego, czyli profil, stopka, podpis, treść posta. To jest to, co zazwyczaj pewnie wykorzystujecie. Hej, tutaj napisałem jakiś ciekawy post, może byś się wypowiedział, albo ewentualnie, ej, tutaj znalazłem coś ciekawego, polecam wejść tutaj na taki blog. To działa. Jeżeli chodzi o blogi do komentowania i budowania zaufania, czyli wpisy gościnne, czyli możecie przyjść do takiego zgreda czy do fabryki marketingu i zapytać się, hej, czy umieścicie jakiś artykuł z linkiem do nas. No, pewnie chętnie albo mniej chętnie, za parę groszy bądź za darmo, to zależy jak się dogadacie. Zawsze można próbować dogadać się w gratisie. Ewentualnie poszukać jakichś blogów, na przykład, które mają artykuły, ale nie mają linka wychodzącego i w tym momencie piszecie do takiego blogera kulinarnego i hej, słuchaj Marek, czy słuchaj Basiu, na takim i takim blogu u ciebie widziałem, że jest artykuł, z którego nie ma linka, a ja taki produkt sprzedaję, czy mogłabyś podlinkować? No i Basia czy Marek mówi, ok, 800 zł dożywotnio. No, za 800 zł z dobrego bloga, czemu nie, link jak najbardziej wskazany. Jeżeli chodzi o własne strony, jeżeli macie dużo własnych stron, budujecie blogi różnego rodzaju albo wasza firma własna ma kilka stron, to warto te strony między sobą polinkować. Ze względu na to, że takie strony działają jak naczynia połączone i w tym momencie część SEO zawsze przechodzi między stronami. W związku z tym warto to wykorzystywać. Zauważcie, duże portale, Gazeta, Onet, Interia linkują między swoimi serwisami na potęgę. Wykorzystujcie katalogi branżowe i ogólnopolskie, nie mówię o SEO katalogach, tylko branżowych i ogólnopolskich, na przykład dla szkół językowych są katalogi szkół językowych bądź katalogi uczelni wyższych bądź uczelni średnich, warto to wykorzystywać. Serwisy ogłoszeniowe typu Allegro, Elix, profile firmowe, jeżeli dają możliwość wstawienia nawet linka, ale nieaktywnego. Pamiętajcie, że użytkownik, jeżeli czyta jakiś artykuł i widzi link, który jest tekstem, potrafi go skopiować i wkleić sobie w przeglądarkę. Więc w tym momencie też takie akcje pomagają przy budowaniu ruchu i przy sprzedaży, czy to usług, czy w sklepie e-commerce'owym. Skąd brać jeszcze dalej odnośniki do serwisu? To, co wspominałem, social media. Jeżeli chodzi o social media, to wszystkie linki są nofollow. Zauważcie, że przed każdym z was leży telefon komórkowy, w związku z tym szerujecie informacje, czy to o tym webinarze, czy o jakiejś ciekawej akcji, czy jakiegoś ciekawego bloga. No i w tym momencie te, w cudzysłowie, linki budują zaangażowanie i w sposób pośredni wpływa to na SEO, bo gdzieś ktoś gdzieś coś wyczytał i nagle ten link pojawi się na forum, a może ktoś opisze to w jakiejś fajnej publikacji i zalinkuje ze swojego bloga do bloga fabryki marketingu, czy jakoś tak. W każdym razie można to wykorzystywać. Blogerzy outreach, czyli to, co jedną z rzeczy, którą już dzisiaj powiedziałem, czyli kontaktujecie się z blogerem, mówicie, hej, słuchaj, nie ma tutaj linka, więc chciałbym go kupić. Inny sposób to kontaktowanie się z blogerami i patrzenie, czy na przykład w przepisach kucharskich jest link do mojej konkurencji. Jeżeli jest link do mojej konkurencji, to sprawdzam, czy on rzeczywiście działa. Jeżeli link do konkurencji nie działa, bo zwraca błąd, no to w tym momencie tup, tup, tup do takiego blogera i piszecie do niego, hej, słuchaj, ten link nie działa, te orzeszki ziemne u tego klienta nie działają, czy zamienić na moje orzeszki ziemne? No i jeżeli on powie chętnie za 400 zł albo nawet za darmo, no to w tym momencie macie link z przepisu. Jest to też bardzo dobry sposób na pozyskiwanie odnośników. Następny sposób, to już dzisiaj Mateusz powiedział, czyli generowanie filmów, czy to rozplątywanie łańcuszków, czy o cerowaniu skarpetki, czy jak zawiązać krawat. Krawaty są różne, takie, siakie, owakie, może być również węzeł Alcatraz. Też jest to dobre rozwiązanie.
infografiki. Jeżeli chodzi o infografiki, to jest to bardzo rzadko spotykany zabieg na pozyskiwanie odnośników, ponieważ infografiki jak gdyby opisują tylko i wyłącznie statystykę i one żyją bardzo krótko, 1, 2, maksymalnie 3 dni i o nich wszyscy zapominają w internecie. I do pozycjonowania lokalnego NAP, czyli name, address, phone, informujemy Google'a, czy też informujemy wszystkie katalogi, że siedziba naszej firmy znajduje się pod takim i takim adresem. Dzięki temu Google uczy się, że nasza firma jest z danego rynku i promuje ją w jakiś sposób, mniejszy lub większy, dzięki czemu w mapach Google jesteśmy na pierwszej, drugiej bądź trzeciej pozycji i ściągamy ruch z mapek. I jeszcze raz, social media i SEO. Sygnały social media mogą, ale nie muszą wpływać na SEO, na pewno nie wpływają bezpośrednio. Macie mnóstwo poleceń typu share content, czy to na LinkedInie, czy to na Twitterze, czy to, chciałem powiedzieć, Google Plusie, który nie istnieje, na Instagramie, no i na Facebooku, który jest największy. Dlatego ja uważam, my uważamy w Fabryce Marketingu, że z social media warto korzystać i warto tym bardziej wspierać działania SEO za pomocą social media i odwrotnie, tak, żeby SEO też wspierało social media, promując różnego rodzaju rozwiązania, na przykład filmy YouTube'owe. Jeżeli chodzi też o social media, to warto wspomnieć o zarządzaniu reputacją, czyli posiadając profile social mediowe na nazwę własnej firmy, te profile social mediowe pojawiają się wysoko w wynikach wyszukania. Dzięki temu na frazę typu nazwa firmy bądź nazwa firmy plus słowo opinie macie top 3, top 4, top 5 wysycone własnymi linkami. Dzięki temu ktoś, kto wam za przeproszeniem obrobi dupę, w wynikach wyszukania te negatywne komentarze pojawią się gdzieś tam nisko bądź na drugiej stronie wyników, gdzie już nikt nie grzebie. W związku z tym to też w jakiś sposób pomaga wam w SEO i w zarządzaniu reputacją. Pamiętajcie, dbajcie o takie profile social mediowe właśnie ze względu na wyniki organiczne, czyli właśnie na SEO, ze względu na to, że później, w późniejszym czasie zawsze jakiś malcontent się może trafić, który będzie coś o was źle pisał. I to, co jest bardzo istotne, to zawsze na nazwę waszej firmy pojawia się graf wiedzy. Tutaj też uczulam na to, że Google samemu potrafi profile social mediowe zastać do takiego grafu wiedzy i pokazać je, tak? Więc w tym momencie, jeżeli zbieracie opinie i zbieracie recenzje, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, one tutaj mogą się pojawić. I jeżeli chodzi o social media i SEO, zwróćcie uwagę na coś takiego, że w profilach social mediowych można wykorzystywać słowa kluczowe, czyli wasz profil social mediowy oczywiście może się nazywać Fabryka Marketingu na przykład, ale możecie po kresce dać Fabryka Marketingu myślnik pozycjonowanie stron www i tak może się nazywać wasz fanpage na Facebooku i jeżeli ktoś zacznie w szukajce facebookowej wpisywać pozycjonowanie stron www, no to w tym momencie taki wasz portal czy też wasz fanpage będzie wyskakiwał pierwszy w wynikach wyszukania na Facebooku, no i będziecie zgarniali ruch socialowy z Facebooka. Natomiast generalnie, jeżeli będziecie dbali o social media, no to przede wszystkim jest to pełen networking. Są to naturalni wasi influencerzy, oni zawsze was polecą. Są to fani waszego brandu, też was polecą i są to partnerzy strategiczni w biznesie, co jest ostatnio bardzo mocno rozwijane na LinkedInie. Tak? Czyli w tym momencie oprócz Facebooka, Twittera, LinkedIna i YouTube'a, no to z pozostałych social media też możecie pozyskiwać klientów. I najsilniejsze techniki, naszym zdaniem, które warto wykorzystywać, to jest guest blogging, czyli wpisy gościnne. To zawsze warto, napiszcie do blogera, do jednego, dwóch, trzech, czterech, dziesięciu blogerów, hej, słuchaj, chciałbym umieścić wpis u ciebie na forum, czy też na blogu, czy mogę i za ile, ewentualnie, czy będzie to wpis gościnny, albo wymienimy się wpisami gościnnymi. Warto to robić, nawet jeżeli uważacie, że nikt wam nie odpowie, to jedna odpowiedź na 10 to też jest dobra. I też to was zbuduje na przestrzeni jakiegoś czasu. Zawsze możecie to powtarzać, najwyżej was zbanują później na mailu. Wypowiadajcie się w różnorodnej formie, tak? Czyli jeżeli są jakieś eventy, no w tej chwili jest to trudno o eventy, ale jeżeli są jakieś konferencje, wypowiedzi, webinary, wypowiadajcie się w różnorodnej formie. Też dbajcie o to, że jeżeli wasz prezes wypowiada się do jakiejś gazety,
nawet elektronicznej czy offline'owej, no to warto, żeby brand i nazwa domeny była wymieniona. Dzięki temu zbudujecie sobie SEO dla aktywnych ników. Komentujcie wpisy, fora, blogi, warto to wykorzystywać. Fanpage, Twitter, LinkedIn, YouTube, czyli prowadźcie social media na tyle, na ile możecie i na tyle, na ile umiecie. Nie bójcie się tego prowadzić, każdy popełnia błędy, ale na błędach się uczymy, w związku z tym nawet słabo prowadzony fanpage potrafi przyciągnąć klientów. I Google, moja firma do pozycjonowania lokalnego, tym bardziej jest przydatne, jeżeli będziecie mieli firmę, która ma kilkanaście oddziałów. My w swoim portfolio mamy takich kilka firm, dla których zbudowaliśmy szereg różnorodnych wizytówek i to po prostu działa. Okej. I tutaj podsumowując, jakie linki możecie pozyskać sami? Blogi. Przede wszystkim przeczytaj to, co widzisz na blogu, zrozum, napisz merytoryczny komentarz i spróbuj wstawić link do tego komentarza. 1, 2, 3, 4 razy się nie uda, ale później na przykład jak się nauczycie, no to w tym momencie na przykład na blogu Ani Lewandowskiej czy jakiejś innej pani od fitnessu da radę wstawić link. Naprawdę parę razy czytałem, udało mi się tam przemycić linki, więc da się po prostu to zrobić. Fora, wyszukaj dyskusję, na przykład za pomocą Brand24 czy Sentinel, czy innego systemu nadzorującego internet. Zawsze możecie w takie narzędzie wpisać nie słowo kluczowe, nie nazwę waszej konkurencji, tylko kawałek pytania, na przykład jaką lampę. No i w tym momencie ktoś gdzieś na jakimś forum napisze, jaką lampę kupić do pokoju dziecka, no i biegniecie i wstawiacie, hej, ja mam fajną lampę i link wstawiacie jako Ania448. Da się, da się. Wpis gościnny, to co mówiłem, dbajcie o social media, banery o współpracy i sponsoring jak najbardziej wskazane, czyli wyszukujecie jakieś lokalne imprezy i możecie je zasponsorować, i w sekcji partner pojawi się, bądź sponsor, pojawi się wasz baner z linkiem do was. Warto to wykorzystywać. Google Moja Firma, jeżeli macie firmę lokalną, bezwzględnie załóżcie wizytówkę Google Moja Firma, zawsze to zbuduje waszą pozycję w mapach. Dobrze, no to teraz kilka słów o treści, chyba że Łukasz znowu chce mi zrobić przerwę. Z przyjemnością, bo chcę podziękować kolejnym wpłacającym, chcę podziękować kolejnym widzom, że do nas dołączają, bardzo nam miło, jakby nie spadamy poniżej 100 osób, które nas śledzą, więc choć temat może się wydawać trudny i tak jakby to powiedzieć, bez fajerwerków, jeśli chodzi o jakieś tam gify, ale bardzo jest mięsisty, to ciągle jesteśmy. Chcę podziękować i śledźcie, słuchajcie, odwiedźcie profil na Instagramie Zapach Książki 1, bo Zapach Książki 1 też właśnie tutaj wpłacił nam pieniądze. Dziękuję też Kasi, dziękuję Follow Your Map i Dominice też dziękuję. Także słuchajcie, wpłacajcie dalej, zbliżamy się powoli do końca, za chwilę sesja Q&A. Paweł, jedziesz dalej. Okej, okay, dzięki. Jak widzicie, Łukasz wymienił parę firm, czyli już brand budujecie, już 116 osób się osłuchało, tak, z firmą X. Dobrze, treści. Mateusz dzisiaj dużo o tych treściach powiedział, czyli gdzie umieszczamy treści i co analizujemy. Analizujemy stronę główną, kategorię, podkategorię, opisy usług, opisy tych kategorii, opisy produktów i czy jest blog. W zależności od branży jest to albo łatwiej, albo trudniej napisać, natomiast warto te treści dopisywać. Można powiedzieć, że na dziś bardzo trudno jest bez treści wypozycjonować serwis i warto w takie treści inwestować. Natomiast to, co Mateusz dzisiaj podkreślał. Z bloga zawsze pamiętaj o takiej rzeczy. W jaki sposób zachęcić użytkownika, który czyta bloga, do tego, żeby przeszedł na stronę www, do sekcji albo usługowej, albo do sekcji e-commerce'owej. Czyli poprzez linkowanie wewnętrzne i poprzez call to action. Pamiętajcie, że jeżeli sami czytacie swoje własne artykuły, to zastanówcie się na końcu, a w jaki sposób użytkownik ma przejść z tego artykułu do mojej usługi, czy też do mojego sklepu, żeby coś kupić. No to muszę go zachęcić. No i wykonujecie linkowanie wewnętrzne, wstawiacie przyciski, tak jak Mateusz wam pokazał.
I tutaj jeszcze powtórzę znaczenie bloga. W tym momencie możecie sobie pozyskać Direct Answer Boxy, tak? Czyli w tym momencie na ranking gier planszowych macie Ceneo i Monopoly i tego typu rzeczy. Fotele gamingowe ranking, tak? Czyli Euro ma w jakiś sposób skonstruowaną treść. I to, co warto w tym momencie zrobić, to wejść w taki artykuł i zobaczyć, w jaki sposób on jest zoptymalizowany. Jak jest napisana treść, w jaki sposób są zbudowane nagłówki, jak są punktory zrobione i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że dzięki takiej analizie będziecie mogli na ten sam sposób, w ten sam sposób napisać taką treść. Wychwycicie pewien schemat, który Google lubi. Jeżeli Google lubi i promuje duże witryny pod takim schematem, to ten schemat warto opowiadać. To jest taki przykład, jeżeli chcesz zbudować ranking, przeanalizuj konstrukcję tego, co zrobiła konkurencja. Zrób szkic takiego artykułu i tego się trzymaj. Użyj słów kluczowych w tytule, w lidzie, wśród tytułach i w nazwach produktów. Zawsze pamiętaj, żeby taki artykuł, taki ranking nie był ścianą tekstu, czyli żeby miał wstawki typu obrazki, filmiki, linki do produktów i żeby każdy produkt był dobrze opisany i punktory i wyliczanki, żeby to nie była ściana tekstu, tylko punkt taki, wady, zalety, punkt taki, wady, zalety. I nawet gdybyście się bardzo mocno kupiali i zrobili bardzo mocno estetycznie taki tekst, to on i tak wyjdzie na około 4-5 tysięcy znaków bądź więcej, więc jak najbardziej taki schemat warty jest powielenia. To jest, jeżeli chodzi o budowanie schematu, takie schematy wykorzystujemy w przypadku budowania artykułów blogowych dotyczących rankingów, wypunktowań, jeżeli chodzi o produkty. Inny sposób na przyciągnięcie klienta i zbudowanie sobie jakiegoś dobrej treści ruchu organicznego, to jest, w jaki sposób ktoś opisał usługę. Znowu, przeanalizujcie konkurencję, zróbcie szkic takiego opisu, użyjcie słów kluczowych i bezwzględnie punktory i wyliczanki, no i usługa wyjdzie Wam w opisie na około 3000 znaków. Tutaj konkurenci w SEO przodują, ponieważ niektóre artykuły mają 18, 20, 40, 48 tysięcy znaków ze spacją. Oczywiście można powiedzieć, to jest przegięcie, ale działa. Więc niemniej jednak, jeżeli usługę macie opisać, to raczej w 3 do 4 tysięcy znaków bym się skupiał, natomiast zawsze opiszcie sobie i zróbcie schemat. I tego schematu się zazwyczaj trzymajcie, jeżeli Wam się sprawdza. Ile treści pisać miesięcznie? Oczywiście mógłbym powiedzieć 0 i też będzie dobrze, natomiast minimalnie jeden artykuł miesięcznie to jest takie totalne minimum, żeby Wasza strona żyła. Ja wiem, że na przykład o tym, że stolarz coś robi, czy kominiarz czyści kominy, czy w jaki sposób naprawia się tylną belkę w samochodzie. Ja wiem, że to jest trudne do napisania, natomiast warto coś takiego rozbudowywać i inwestujcie w treści. Cięcie laserem i cięcie piłą tarczową też jest trudne do opisania, ale da się. Niemniej jednak, jeżeli będziecie pisali 3 do 4 artykułów miesięcznie, no to już jest coś, to jest takie optimum, które warto zainwestować. Ja wiem, że trudno się pisze artykuł blogowy. Wiem, że samemu też jest ciężko skupić się i zmobilizować, bo po sobie mogę powiedzieć, że jeden taki artykuł potrafię pisać, oczywiście jak usiądę 3-4 godziny, ale czasem zajmuje mi to jeden bądź dwa dni. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o narzędzie, to bardzo pomocne jest tutaj Surfer SEO, ukłony do chłopaków za stworzenie narzędzia. Niemniej jednak 3-4 miesięcznie to byłoby super i to zawsze rekomendujemy naszym klientom, że to jest nasze optimum, bądź ewentualnie w zależności od wielkości klienta jest to minimum. No i teraz oczywiście, jeżeli chcecie rozbudowywać bloga, no to jest blog Fabryki Marketingu, on sobie powoli rośnie. Tam przyrost artykułów jest od 2-3 bodajże 4 artykułów miesięcznie. No i tutaj oczywiście widzicie taki drobny i delikatny progres. Oczywiście ukłony do Mateusza, który w grudniu, przebudowując bloga Fabryki Marketingu, założył indeks na pewien moment. Zdarza się, Mateusz, także ukłony. Oczywiście, że nie. Nie, tak. To wiesz, że ja muszę, tak, wiesz. Nie ma to jak dobry restart bloga, tak? Czasem trzeba. Jeden rok ale działa, ale działa. Dobrze, natomiast to taka była dygresja, natomiast zobaczcie, jeżeli budujecie bloga sukcesywnie, dostarczacie, no tutaj dostarczamy kilkanaście artykułów miesięcznie, są klienci, którzy zamawiają po 20-30 artykułów miesięcznie, więc są to kolosalne kwoty i kolosalne sumy i kolosalna inwestycja, natomiast da się coś takiego zainwestować, jak widzicie, sam blog generuje
prawie, no, ja bym to zaokrąglił, 1,5 miliona, jak to ładnie mówią w statystykach, natomiast generalnie 1,37 miliona klików na przestrzeni 16 miesięcy, tak? Tak. No, warto zainwestować w bloga. Oczywiście nie zawsze blog musi pracować. Zwróćcie uwagę, tutaj jest specjalnie jeden z blogów, jeden ze sklepów e-commerce'owych postawiony. Przez prawie cały rok, można powiedzieć, od stycznia do października ten blog nie pracuje. Nie pracuje dlaczego? Dlatego, że są to prezenty i w tym momencie 2 i 3 listopada zaczyna się już ruch, tak, żeby zakończyć się zaraz kilka dni po Sylwestrze. Czyli jest prowadzenie bloga może nie przynosić zysków na przestrzeni 8-10 miesięcy, natomiast sprawdzi się w tym momencie w jednym konkretnym miejscu. Czyli tutaj też nawiązuję, że warto dla słów kluczowych badać ich sezonowość, ponieważ prezenty na, prezenty dla, oczywiście możecie mieć na walentynki, na Dzień Kobiet, na Anny i Hanny i to mogą być dobre słowa kluczowe, natomiast w przypadku świąt Bożego Narodzenia i prezentów, no to w tym momencie blog pracuje tylko i wyłącznie w trakcie świąt. I jakie narzędzia wykorzystywać do tego celu? Oczywiście, tutaj macie zestawienie, po jednej stronie macie narzędzia płatne, tutaj ukłony do wszystkich narzędziowców, Senuto i Semstorm, pogadajcie, ze względu na tarczę antykryzysową możecie pozyskać bardzo fajne pakiety i dostępy tanie, w mniejszej gotówce, niestety na zachodzie takich akcji nie uświadczycie. Natomiast jeżeli chodzi o po prawej stronie macie Google Planner, Google Trends, warto wykorzystywać, Google Search Console, Google Analytics, Xeno, Answer the Public, Keyword IO Tool, przynajmniej są w jakiejś części darmowe i korzystajcie z tych narzędzi. Narzędzie darmowe Google Trends, sprawdzajcie trendy, tutaj oczywiście trendy związane z koronką, czyli na przykład pytania, czy można iść na cmentarz, czy można wyjść na spacer, czy można mrozić drożdże, czy można jechać na działkę i tego typu rzeczy. Oczywiście możecie zgodnie z trendami napisać na ten temat artykuły blogowe i cieszyć się trafikiem. Pamiętajcie, że to jest trafik, w cudzysłowie, jak to my mówimy, przelotowy, on nie będzie sprzedawał, no ale w przypadku dużych portali będzie jak najbardziej przydatny. Jeżeli chodzi o trendy, tutaj na przykład mamy przykład porównania kilku słów kluczowych, czyli olejek do opalania, krem do opalania i krem przeciwsłoneczny. Jak widzicie, tutaj pokazałem statystykę za pomocą Google Trends za 5 lat wstecz. No i widzimy, że zakupy zaczynają się powiedzmy już miesiąc temu. Nie wiem, czy wyjedziemy, ale może nad morze. Natomiast warto w tym momencie takie statystyki sprawdzać, ponieważ jeżeli chcemy się pozycjonować na te wszystkie trzy słowa kluczowe, to najlepiej zacząć się pozycjonować kiedy? Nie w marcu i kwietniu, ponieważ jeżeli zaczniemy dziś, to będziemy gotowi na dopiero przyszły rok, czyli na konkretny sezon, ale dopiero w przyszłym roku. Czyli jeżeli wiemy, że słowa kluczowe są sezonowe, to zastanówmy się, czy pozycjonujemy się w trakcie sezonu, czy przed sezonem i na ile czasu przed danym sezonem. Jeżeli jesteśmy dzisiaj, mamy maj, jeżeli przyjdzie ktoś z kitesurfingiem, no to wypozycjonujemy mu kitesurferów na dopiero przyszły rok, tak? Na dopiero przyszły sezon. Inne narzędzie, Ahrefs, tak, wpisujecie słowo kluczowe i dostajecie różnego rodzaju zapytania. Moje ulubione, jak uszukać Alkomat i można na ten temat pisać i pisać. Następne narzędzie do analizy Senuto, czyli możecie na przykład możecie wybrać słowa kluczowe konkurencji, czyli słowa, na które widoczni są moi konkurenci, a moja domena nie jest i wtedy sobie porównać i napisać artykuł na dane słowo kluczowe. Można oczywiście wykorzystać Semstorma i działa podobnie jak Answer the Public, z tym, że ma dużo, dużo więcej opcji. Jak widzicie, na czerwono jest film, czyli w tym momencie możecie też pozyskać informacje, jakich pytań, ewentualnie jakich problemów szukają użytkownicy z danym słowem kluczowym na YouTubie. Przypominam, YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie, więc warto tam też sprawdzać różnego rodzaju słowa kluczowe. I narzędzie ostatnie, jedno z ostatnich, którego bardzo często używamy, czy to Content Editora, czy Keyword Research, czy do analizy słów kluczowych, jest to Surfer SEO. I tutaj, jeżeli będziecie chcieli skorzystać z Surfera, to Surfer ma darmową wtyczkę do Chroma. Warto z niej korzystać. W tym momencie wyniki wyszukania w Google zamieniają się w taki bardzo mega potężny kombajn, za pomocą którego możecie różne rzeczy zobaczyć.
I też podsumowując, co należy robić ze słowami kluczowymi, to co możecie robić sami. Czyli wybieracie słowo kluczowe, wpisujecie je do narzędzia, sprawdzacie potencjały, sprawdzacie, co można zrobić, sprawdzajcie przede wszystkim, jakie pytania użytkownicy wpisują, używając waszego słowa kluczowego. Tak? Na przykład ten przykład, jak oszukać alkomat. Napisz treści i je zoptymalizuj. Przygotuj i wrzuć do social media, to co dzisiaj powiedzieliśmy. Czyli wrzucacie swój artykuł blogowy na social media i tam go promujecie. Jednocześnie wykonujecie link building, tak? Czyli pozyskujecie linki do waszego serwisu. Sprawdzacie później statystykę i konwersję, tak? Czyli czy wasz artykuł blogowy konwertuje. Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to czy można to zwiększyć? Na jakie słowa kluczowe ten artykuł rankuje? I znowu, jeżeli widzicie, że artykuł rankuje na jakieś dziwne słowa kluczowe i jest gdzieś tam na pozycji 50 bądź 100, w tym momencie sprawdzacie to słowo kluczowe i znowu dooptymalizowujecie artykuł albo piszecie następny nowy. I taki kółko robicie non-stop. Ja wiem, może wyglądać nudno, że nudna jest praca SEO-owca, ale efekt jest dużo, dużo lepszy. I zapamiętajcie jedną ważną rzecz. Najlepszym darmowym narzędziem SEO jest wasza konkurencja. Obserwując konkurencję, możecie ściągnąć najwięcej pomysłów z niej samej. I podsumowując, co możesz wykonać. Treści, link building, social media, analizę Google Search Console i Google Analytics i podglądajcie waszą konkurencję. A jeśli nie wiesz czegoś, zapytaj. Przepraszam, my jako Fabryka chętnie wam pomożemy, skonsultujemy, doradzimy bądź zaudytujemy. Okej, okay. Ja bym powiedział, że dziękuję. Natomiast umknęła mi sprawa z Google Search Console, natomiast Łukasz, oddaję tobie głos na moment, ja się przełączę na Search Console i spróbuję pokazać te Search Console, dobrze? Dobra, pewnie. Słuchajcie, brawa dla chłopaków wielkie, podziękujmy im takimi wirtualnymi brawami. Ja mogę, jakby mnie widać, więc ten, ale będzie nam miło. Myślę, że chłopakom też, jak podziękujecie im w komentarzach. Słuchajcie, cieszę się, że dotrwało cały czas ponad 100 osób do końca, nie do końca, bo jeszcze przed nami sesja taka Q&A. To co? Robimy tak. Pierwsza rzecz, to przepraszam Was bardzo, ale najpierw chcę podziękować mały Mops Rio za wpłatę, Art Charlotte za wpłatę. Czekamy na kolejne. Mamy nadzieję, że pojawi się ich jeszcze kilka. Dobijemy przynajmniej do 800, słuchajcie. Zróbmy to, proszę. A teraz przechodzimy do pytań. Pytania. Gotowi jesteście, panowie, na pytania? Monika, no musimy. Pytanie. Monika zadała pytanie, ale już tam Mateusz chyba po części odpowiedział. Czym różni się sukienka od spódnicy? Tak jest, ja jako specjalista od sukienek. Od góry albo od pasa. Ale rozróżnienie. Uznajemy tę odpowiedź. Teraz kolejne pytanie. Kamil Lipiński pytał o narzędzie do analizy słów kluczowych, ale rozumiem, że chyba tutaj odpowiedziałeś, Paweł, nie? No, myślę, że tak. Do analizy słów kluczowych to przede wszystkim albo to masz, co masz za darmo w Google Search Console. W Google Analytics niestety słów kluczowych nie ma, bo są ukryte pod not provided. To, co jest bardzo istotne, to możesz wykorzystywać Answer the Public, Keyword.io tool w zakresie takim, jaki pozwalają na darmowe sprawdzanie, a i tutaj przypominam, Senuto i Semstorm mają tarcze antykryzysowe, więc abonamenty można kupić taniej, no i w tym momencie możecie tam po prostu wejść i przeanalizować różne rzeczy. Ja polecam Senuto, bo to mój bardzo dobry znajomy, z którym rozpoczynałem w ogóle przygodę. Razem rozpoczynaliśmy pracę w K2 z Damianem, więc tak, wspieram go cały czas. Czas na kolejne pytanie. Kolejne pytanie mamy następujące. Sebastian pyta, chciałbym założyć bloga, by ściągnąć klientów, jak bardzo technicznie rzeczy powinienem poruszać, usługi związane z programowaniem. Kurczę. No, jeśli chodzi o takie zagadnienia, to bardziej wydaje mi się, że do niego będą się zgłaszały osoby, które niekoniecznie jakoś są zaznajomione z tematem. Dobrze jest na przykład, szukając takich informacji, zadać pytania swoim klientom, czy nie wiem, ludziom wokół, w jaki sposób by szukali po prostu informacji związanych z jego branżą. Sprawdzić oczywiście też w narzędziach jakieś pytania i bardziej w ten sposób. Raczej bym stawiał tutaj na prostsze tematy, na prostsze teksty, bo prowadząc stronę, na której chcemy sprzedawać programowanie, chcemy ją sprzedawać do osób, które niekoniecznie się na tym znają, niż specjalistycznego bloga, gdzie dzielimy się wiedzą i budujemy swój jakiś tam personal branding.
Okej, Sebastian zadał też więcej pytań. Kolejne dotyczy, czy zbieranie linków w mediach społecznościowych generalnie ma sens. Coś o tym mówiłeś, Paweł, ale jeśli możesz jeszcze raz... Oczywiście. Znaczy ja jeszcze nawiążę do wypowiedzi Mateusza, ponieważ Mateusz wspomniał też o grupach docelowych. Jeżeli podzielić sobie tych swoich klientów na grupy docelowe, to z jednej strony będziesz miał, Sebastianie, klientów, którzy szukają jakiegoś rozwiązania, więc poradnik z jakimiś najczęściej spotykającymi, z najczęstszymi problemami. Z drugiej strony możesz oczywiście zrobić jakieś mini kursy programistyczne, które przyniosą ci klientów w postaci drobnych zleceń, ewentualnie możesz właśnie za pomocą social media zbudować swój wizerunek, ponieważ część kontrahentów sprawdza, kim jesteś i jak wyglądasz i jak się wypowiadasz w social media. I to jest bardzo istotne, ponieważ oni w tym momencie oceniają ciebie na zasadzie, na ile jesteś komunikatywny i na ile potrafisz przekazać swoją wiedzę. Ja wiem, że w przypadku IT i programistów jest to dość trudne, ponieważ programista nie potrafi siebie sprzedać, mówiąc ordynarnie. Ja przez 20 lat pracowałem w IT i nigdy nie potrafiłem sprzedać siebie jako specjalisty i chyba nadal tego nie potrafię. Natomiast generalnie... Nieordynarnie, tylko szczerze. Tak, czasem jestem miły, a czasem szczery. Natomiast generalnie buduj swój personal branding za pomocą social media i nawet jeżeli budujesz bloga, no to w tym momencie reklamuj swoje usługi za pomocą bloga i zobacz, zawsze możesz zbudować odpowiednie grupy docelowe na Facebooku. Jednocześnie też na LinkedInie masz dużo informacji, ponieważ tam ludzie podają w zasadzie prawdziwe dane i to jest baza CV, można powiedzieć, więc tam też warto się udzielać w różnych grupach programistycznych bądź opisywać swoje jakieś tam przypadki ciekawe właśnie ze względu na to, że będziesz miał tam potencjalnych klientów. Dobra, dzięki. Kolejne pytanie to jak mierzyć efekty, pozycja, miejsce pod słowo kluczowe? Po części rozumiem, że też już ta odpowiedź padła na naszym webinarze, ale też poproszę o jeszcze takie podsumowanie. Jeśli chodzi o efekty, no to raczej bym się nie ograniczał tylko do mierzenia w jednym aspekcie. W sensie tutaj rozumiem, że chodzi po prostu o mierzenie pozycji konkretnych fraz. To oczywiście warto robić, tak, bo to są te najważniejsze frazy, ale przede wszystkim też trzeba pamiętać o ogólnej widoczności całego serwisu, czyli narzędzie typu Senuto, które będzie po prostu pokazywało ogólną liczbę fraz, na które jest widoczny dany serwis. I oczywiście też GSC i GA pod kątem mierzenia tego najważniejszego, czyli ruchu, bo to na tym nam docelowo zależy. No tak, no i to jeszcze tak, słowa kluczowe, ruch to jest jedna rzecz, natomiast no, warto sobie w tym momencie w Google Analytics oprogramować tak zdarzenia, cele, no i patrzeć na konwersję, tak? W przypadku e-commerce'ów, no to konwersją jest sprzedaż i tutaj jak gdyby problemu nie ma z obserwacją, tak? Z organika mamy tyle, z Facebooka mamy tyle, social tyle, referali tyle, tak? Natomiast w przypadku usług warto nadzorować kliknięcia w przycisk, kliknięcia w wejście na pole kontakt, kliknięcia w telefon, wypełnienie formularzy, tego typu rzeczy, ponieważ im więcej zdarzeń obserwujemy, to jesteśmy w stanie zareagować. Nawet wystarczy, ja też od niedawna mam na blogu oprogramowane i otagowane nawet z posługiwanie się suwakiem, wiem kto przeczytał tekst i ile osób, w jakim procencie ten tekst przeczytało, też mam nadzorowanie i też uruchomione, ile osób obejrzało film, wideo, tak, jakąś lekcję i wiem, czy na przykład większość osób obejrzała 99%, czy 100%, czy 75%, więc różnego rodzaju zdarzenia można ustawić i można taką konwersję, można to nazwać konwersją, to obserwować. Okej, dzięki. To ciekawe pytanie. Jeśli zdecydujemy się na płatną usługę, w jaki sposób sprawdzać jakość usług SEO? Czyli jakby w jaki sposób sprawdzać agencję, czy też jakichś specjalistów, tak? Znaczy tak, w jednej strony w umowie jest zawarte, co taka firma ma dostarczyć, tak? No jeżeli firma ma dostarczyć coś w postaci artykułów na bloga, no to jeżeli umówimy się, że 4 miesięcznie, no to sprawdzamy 4 miesięcznie. Jeżeli widzimy, że ma dostarczyć tyle i tyle linków, no to sprawdzamy te linki.
Jeżeli mamy dostarczyć jakieś public relations artykuły z linkiem, to też sprawdzamy ile. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, możemy poprosić o raportowanie wszystkich, właśnie do poprzedniej wypowiedzi nawiążę, raportowanie wszystkich konwersji uzyskanych z organika, ponieważ SEO odpowiada za organik, to znaczy można byłoby jeszcze to pomierzyć ruch directowy i ruch na brand z Google Search Console, natomiast generalnie mierzyć wszystkie konwersje, wszystkie zdarzenia i raportować, czyli ile osób weszło na kontakt, jaka była sprzedaż, ile konwersji, czy to rośnie, czy spada i dlaczego. Uczulam na ja taką rzecz, że SEO-wiec nie musi być obeznany z user experience. On może dostarczyć 1 000 000 klików miesięcznie, natomiast może się nic nie sprzedać dlatego na przykład, że jest źle zaprojektowany koszyk. Może być źle zaprojektowany przycisk do telefonu i tego typu rzeczy. Więc z jednej strony oczywiście monitorujecie to, co macie zapisane w umowie, to, co macie za pomocą narzędzi, czyli widoczność, liczbę słów kluczowych, jak również sprzedaż i konwersje na usługach. Jeżeli to wszystko razem zbierzecie do kupy, to będziecie mieli odpowiedź, jeżeli rośnie, no to w tym momencie macie odpowiedź, że jest OK. Natomiast z reguły klienci nie krzyczą i nie interesują się tym, jak jest OK. Natomiast interesują się tylko wtedy, kiedy spada. No i tutaj trzeba zażądać od agencji, czy też poprosić agencję o przeanalizowanie, no dlaczego spadło. Nie na zasadzie siedzicie z batem i z siekierą i próbujecie uciąć nogę, rękę, głowę i skrócić SEO-wca o szyję i w dyby go zakuć, tylko poczekać na analizę i zastanowić się wspólnie, co z tym fantem można zrobić, tak? Nie wiem, Mateusz, czy chcesz coś dodać jeszcze? Myślę, że to było wyczerpujące, a Mateusza nie słychać. No to jak nie słychać, to jak się. No i tak powiedziałem właśnie dokładnie to samo, że wyczerpując odpowiedź. Kolejne pytanie. Gdzie najlepiej poszerzać swoją wiedzę, gdzie czerpać świeże informacje o SEO? Słuchać Mateusza. I czytać bloga Pawła. To znaczy tak, jeżeli chodzi o różnego rodzaju webinaria, słuchać wszystkie, czy te, które są w ramach Środa Dzień Bloga, czy webinaria Senuto, czy Blue Ranku, czy innych firm, zbierać wiedzę, patrzeć co kto o czym mówi i wyciągać wnioski dla siebie. To, co jest bardzo istotne, na szkolenia, jeżeli chcecie pojechać, nie ograniczać się do jednego szkolenia SEO, tylko pójść na kilka. Każdy SEO-wiec ma inny pogląd na dany temat. W związku z tym zbierzecie sobie informacje. Są osoby, które na szkoleniach widywałem bardzo często, jeździły w różne punkty, w różne miejsca i zbierały tę wiedzę. Chodźcie na konferencje typu Festiwal SEO, który będzie w październiku, Semkerka, które będzie we wrześniu i słuchajcie prelegentów. To są krótkie wystąpienia, 15, 20, 25 minutowe, ale takie pigułki wiedzy, które warto sobie zbierać. Jeżeli chodzi o lekturę, to tej lektury jest niewiele w Polsce. Ale zagraniczne blogi. Można blogi na Planeta SEO wejść, gdzie są wszystkie blogi w Polsce, tak wymieniona. A na poleciu też te zagraniczne blogi typu Search Engine Land. A zagraniczne też, jak najbardziej. Tak, bardzo fajne analizy i to rzeczywiście potem można, może nie w 100% przełożyć na polski rynek, bo to też trochę inaczej u nas działa, ale zdecydowanie jest tam to super kopalnia wiedzy. Okej, okay. To wszystkie pytania były od Sebastiana. Sebastian, dzięki za te pytania. Ja mam pytanie od Andrzeja. Odpowiedzcie, co ile dni GSC zbiera dane, na przykład o linkach? Fajne tło, Łukasz. Fajne tło masz, Łukasz. A. Z GSC jest taki problem, że teoretycznie w supporcie google'owym jest informacja, że dane są zbierane teoretycznie na bieżąco, ale publikowane z pewnym opóźnieniem. I no jak sam support mówi, to zależy. Nie jest to powiedziane, że nie ma tutaj jakby jednej reguły, co ile jest publikowane dane informacje dla wszystkich domen.
W Google Search Console macie możliwość podejrzenia bieżącego, tam jest taki przełącznik na dziś, natomiast to nie do końca odzwierciedla taką możliwość. Generalnie w Google Search Console opóźnienie jest około dwudniowe, więc no niestety dzisiejsze na przykład przekliki na fabryce marketingu czy też na Tears of Joy będą widoczne pojutrze około południa, myślę, dopiero. Tak, także. Ale jeśli chodzi o linki, to może być nawet większe. Natomiast linki nie są aktualizowane. Linki potrafią być zaktualizowane dopiero nawet po pół roku. Radzę pamiętać, że w przypadku Google Search Console i takich danych jak linki, to tam jest próbka 1000 linków i jest reprezentatywna i nie będzie tam wszystkich linków. Nawet narzędzia zewnętrzne typu Ahrefs, Majestic nie zbierają wszystkich, nie pokazują 100%, ponieważ nie są w stanie tego zebrać. Tak, w Google Search Console zazwyczaj macie próbkę 1000 wierszy wszystkiego. Okej. Okay. Andrzej też pyta, tworząc artykuł na bloga dodajecie tagi? Obserwuję, że Google po dodaniu takich tagów pokazuje w pierwszej kolejności, ile dajecie tagów do wpisu. Tagi są ryzykownym rozwiązaniem, natomiast nie mówimy, że są złym. Zależy od przeznaczenia, od tego do, czy strona jest po prostu stricte informacyjna, czy jest to strona typu poradnikzdrowie.pl, gdzie tagi są kluczowym elementem tak na dobrą sprawę, żeby, odnośnie widoczności. Czy mamy po prostu bloga firmowego, gdzie tych artykułów się pojawia, nie wiem, 5-10 miesięcznie. Jest to tak na dobrą sprawę wybór między kategoriami na blogu a tagami, czyli sposobem po prostu katalogowania tych. Złem. No i tak i nie. Silosy tematyczne w postaci takich kilku podstawowych kategorii według mnie zazwyczaj są wystarczające. Natomiast jeśli mamy sklep typu Morele, no to w tym momencie rzeczywiście tagi też są ok. Natomiast trzeba tego bardzo pilnować, bo jeśli nam się gdzieś to wymknie, no to jest to prosta droga do kanibalizacji albo do duplikacji i potem ewentualnej kary, tak, i szukania problemu. Dobra, dzięki serdeczne. Dzięki Andrzej za pytania. Przechodzimy do ostatnich, słuchajcie, trzech pytań. W międzyczasie chcę podziękować dwóm anonimowym pomagaczom i Andrzejowi, którzy wpłacili pieniądze. Jakby to nie jest ostatnia szansa, żeby wpłacić, bo będzie cały czas ta skarbonka otwarta, ale będzie fajnie, jeśli jeszcze w trakcie tego live'a coś tutaj wpłynie. A teraz pytanie, słuchajcie, no mogliście się spodziewać, że pojawią się też osoby z branży. Zaszczycił nas chociażby Maciej Lewiński. Mamy od niego trzy pytania. Uwaga. Pierwsze pytanie, cytuję. Panie Pawle, czy RWD może mieszać w SEO? Załóżmy scenariusz, że na desktopie mam dużo treści, a w wersji mobile strony treść jest obcięta do minimum. Czy to może przeszkodzić? A już myślałem, że RWD będzie się pytał o samolot typu RWD, taki przedwojenny, no ale okej, okay, tak? Generalnie ukrywanie treści nie powinno szkodzić, ponieważ RWD ma co do zasady potrzebę ukrywania treści ze względu na punkty, na linię łamania, jeżeli chodzi o responsywność i dostosowanie do danego obszaru. Natomiast jeszcze to jest kwestia, moim zdaniem, jak to ukryjesz. Natomiast generalnie RWD nie powinno przeszkadzać w rankowaniu, jeżeli chodzi o ukrywanie treści za pomocą dostosowywania do urządzeń mobilnych. Dobra, dzięki. Pytanie drugie. Panie Gontarek, gdzie jest złoty środek? Dużo firm zaleca tworzenie na przykład blogów. Po dłuższym czasie, 9-12 miesięcy, blog wypływa w SEO, ale czy ten wzrost ruchu z organika będzie przekładać się na sprzedaż, konwersję. Intencja wizyty jest inna niż to, co byśmy chcieli od użytkownika na naszej stronie. Kijem Wisły się nie zawróci, ruch wzrośnie, ale co z konwersją? Drogi panie Maciej, jeżeli chodzi o konwersję, to jest to pana robota, ponieważ pan musi zaproponować, jakie call to action zastosować na blogu. Niemniej jednak, jak sobie usiądzie pan z takim SEO-owcem jak Gontarek i razem dojdziecie do konsensusu i umieścicie taki przycisk konwertujący na przykład na samym początku i sprawdzicie za pomocą, i sprawdzimy wspólnie za pomocą testów AB, czy on konwertuje lepiej, czy też na przykład są artykuły, które użytkownik musi jednak przeczytać do końca i ten przycisk będzie konwertował lepiej jednak na dole, to w tym momencie będzie jednoznacznie odpowiedź, że to homeopatyczne SEO jednak przynosi korzyści, ponieważ następuje konwersja za pomocą przycisków CTA. No i później ma pan pole do popisu, żeby się wykazać u klienta, że wzrosła konwersja dzięki SEO-owcowi, wszyscy są zadowoleni.
Liczę cię. Zupełnie już trochę też AB i to jest ostatnie pytanie Macieja i to brzmi o następująco. Panie Pawle, wyobraź pan sobie test AB. Wersja strony A ma tonę tekstu, wersja strony B ma minimum treści. Test wygrywa wersja bez B. Pozycjonować taką stronę typu B? Tak. Tak, dobrym przykładem są moje artykuły na Zgredzie. Jeden z artykułów, który ma bodajże 400 znaków całości, nawet Direct Answer Boxa uzyskał. Trikiem jest pozyskanie dużej ilości komentarzy pod takim artykułem, ponieważ no, jako SEO-wiec muszę rozbudować daną treść, a nie zawsze mogę. W związku z tym dobrym przykładem jest to, co zawsze szkolimy. Jeżeli się wpisze w googlarkę Libacja Wrocław, dostaniemy artykuł czterozdaniowy, natomiast 429 komentarzy robi robotę i ten artykuł jest pierwszy. Więc z moich testów AB by wynikało, że ten drugi może lepiej konwertować właśnie dzięki komentarzom. Dobrze, słuchajcie, dzięki serdeczne za te odpowiedzi, dzięki Maciej za pytania. To chyba koniec, nie widzę więcej pytań nie pamiętam. To, co mogę Was prosić na koniec, drodzy widzowie, to podziękujcie w komentarzu naszym prelegentom dzisiejszym. Wielkie brawa dla nich, bo podzielili się masą cennej wiedzy. Tej wiedzy było tak dużo, że jakby mam świadomość, że nie zapamiętacie wszystkiego. Będzie podłączony cały czas ten film u nas na stronie, także śmiało z niego sobie korzystajcie i oglądajcie sobie tam jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, żeby dotrzeć do cennych informacji. Co mogę Wam powiedzieć jeszcze? Będzie nam miło, jeśli dacie nam tutaj na fanpage'u środy rekomendacje czy recenzje. Jak będzie pozytywna, to tym lepiej. Udostępniajcie nasze relacje, powiadamiajcie swoich znajomych, którzy wiecie, że też jakieś treści tworzą. My widzimy się za tydzień, to na pewno Wam obiecuję. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Cieszę się, jakby naprawdę, mimo tego, że nie możemy się spotykać tak jak zawsze, to wciąż nawet taka forma daje mi wielką radość. Mogę wam pokazać, bo ja jestem jeszcze, uciekłem, słuchajcie, sobie na północ. Zachód słońca jest. Nie wiem, czy widać. U mnie jeszcze słońce. No, panowie, Paweł i Mateusz, dziękuję Wam serdecznie. Dzięki. Bardzo miło. My widzimy się za tydzień. Dzięki. Pozdrowienia dla wszystkich. Trzymajcie się i do tych lepszych czasów. Wytrwajmy to. Hej. Do usłyszenia. Cześć, cześć. Dobra, dzięki chłopaki. Dzięki. Jeszcze rekord.